Czy cytaty pomagają w życiu? Zapraszam. Niejednokrotnie bombardowałem mojego Facebooka, mojego Instagrama cytatami. Ale po co? Kiedyś miałem dość obojętny stosunek do książek. Nie wiem, czy była to kwestia formy kształcenia w naszym kraju, czy raczej kwestia mojego lenistwa. Ale umówmy się, to nie była moja ulubiona czynność. Nie była, dlatego że dzisiaj sprawa wygląda nieco inaczej. Nie czytam ich po to, żeby stwierdzić w gronie moich znajomych, że jestem oczytanym człowiekiem. Czytam je po to, żeby wycisnąć z nich sok i wdrożyć je w swoje życie. Will Smith powiedział kiedyś, że na każdy problem, jaki stworzymy sobie w naszej głowie, odpowiedź jest już dostępna w książkach. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. No bo zobacz, przebudowa związku, marketing, oszczędzanie, zarządzanie finansami, pewność siebie, asertywność i tak moglibyśmy wyliczać w nieskończoność. Bywa również tak, że na pierwszy rzut oka książka jest beznadziejna, nudna i mamy wrażenie, że autor mógłby streścić swoje wypociny w tej książce w, nie wiem, 5-6 stronach. Aż tu nagle, aż tu nie wiadomo skąd, jak grom z jasnego nieba, pojawia się fragment tekstu, który całkowicie zmienia twoje myślenie. Jesteś zszokowany i wiesz, dlaczego dokładnie po tą książkę sięgnąłeś. Wystarczy zdanie i twój stosunek do tej książki zmienia się drastycznie. Chcemy w książkach znaleźć odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania i to się udaje. Coraz więcej książek jest również ostrzeliwanych cytatami i właśnie tu tkwi cały szkopuł. No ale cytaty, po co one są w ogóle w internecie? Po co z nich korzystać? Ja mam wrażenie, że czasem cytat może bić na głowę całą książkę i tylko od ciebie zależy, w jaki sposób ten cytat zinterpretujesz. Czy przejdziesz obok niego obojętnie, czy cytat zmieni twoje życie. Weźmy na rusz na przykład ten cytat i spróbujmy zinterpretować go w kontekście odchudzania. Jest osoba, która przez 5 kolejnych miesięcy próbuje zrzucić zbędne kilogramy, ale za każdym razem powtarza ten sam schemat. Od poniedziałku do piątku głodzi się, je mało i kolacja nie istnieje. Chodzi spać wkurzony. Najchętniej rozszarpałby swoją żonę, ale jest święcie przekonany o tym, że nie jedząc nic osiągnie sukces. Aż pojawia się weekend i pojawiają się zaczepki ze strony znajomych a propos imprezy, a propos grilla i nagle ta osoba wybucha. Wie o tym, że nie wytrzyma i znowu rzuca się na wszystko. I tak od 5 miesięcy co tydzień. W pewnym momencie zastanawia się, kurczę, co ja źle robię? No przecież jem mało, ciągle się głodzę, nie ma żadnych efektów. A może by tak pójść do dietetyka? A może by tak poczytać w internecie? A może zamiast czytać w internecie, to sięgnąć po cytat i zrozumieć, że to, co robiłem do tej pory, nie przynosiło żadnych efektów, więc może czas na zmiany. Albo na przykład ten cytat. I widzisz, masz wpływ na to, jak wyglądasz. Możesz motywację znaleźć na zewnątrz, możesz odnaleźć ją w sobie. Ale pamiętaj, że ta motywacja w pewnym momencie może wygasnąć. I co wtedy? No właśnie, motywacja będzie pierwszym krokiem do tego, żeby podjąć jakieś działanie. Ale później musi wejść coś, co jest oklepywane również w psychologii, znane pod hasłem nawyki. I wdrożenie nowych nawyków może być tu jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Jeśli motywujesz się do tego, żeby codziennie biegać rano, ale za tym nic dokładnie nie przemawia, to w pewnym momencie może stwierdzić, że ja już mam dość. Sąsiadka, która ze mną biegała, już nie biega, stwierdziła, że jest za zimno, więc nie będę sama wychodzić na mróz. Zresztą jest niebezpiecznie, jest ciemno, jest ślisko, mogę sobie coś zrobić, albo ktoś mi może coś zrobić. Ale gdyby wprowadzić nawyk w swoje życie, zrozumieć, dlaczego w ogóle to się robi, to mogą być tego naprawdę duże benefity. Świetne jest również to, że w sytuacjach mega kryzysowych, w sytuacjach, w których masz doła, możesz zawsze sięgnąć po porady tych najlepszych. Na przykład masz problem z pieniędzmi, więc sięgasz po poradę tego pana, albo może po mądrości tego pana. Zaczynasz zastanawiać się, w jaki sposób połączyć te fakty. I wcale tu nie chodzi o to, że masz zarabiać miliony czy miliardy. Chodzi o to, że podpowiedzi ze strony tych najlepszych, którzy osiągnęli sukces, możesz wprowadzić również w swoje życie. I gdybyśmy mieli to wszystko od początku samemu na sobie sprawdzać, to myślę, że albo nigdy, albo po bardzo długim czasie moglibyśmy zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale skoro są osoby, które
wykonały kawał dobrej roboty i potknęłeś na swojej drodze do sukcesu multum razy, to czemu nie skorzystać z ich pomocy? Ja mam wrażenie, że cytat może naprawdę zmienić tor naszego myślenia. I uwierz mi, że ostrzeliwując się tymi cytatami każdego dnia, możesz naprawdę ten zastrzyk motywacji dostawać. Widzę to po swoich wpisach na mediach społecznościowych, że bardzo często fragmenty z książek lub cytaty są najbardziej pożądanym materiałem. A czy ty znasz cytaty, którymi chciałbyś się podzielić? Jeżeli tak, napisz koniecznie w komentarzu. Dzięki za uwagę, cześć!